Witam ponownie tym razem w olmekowskim labiryncie. Właściwie w Quetzalcoatlowskim labiryncie, w azteckim labiryncie. A my kierujemy Olmekiem. No cóż, mamy tu jakiś labirynt. Ale tędy nie możemy przejść. Jakiś posąg zagradza nam drogę. A tu jest jakieś ogniki. Co się stanie, kiedy na nie wpadniemy? O, proszę. Przeniesie nas do tego punktu, w którym zaczęliśmy. Ale my się nie damy już złapać więcej ognikom. Możemy tu wejść po schodach? Nie. O, chciałem iść w tę stronę, ale nie dało się, ponieważ coś się zapadło pod nami. Trzeba uważać. Widać, ten labirynt nie jest najbardziej stabilny. Ham, ham, ham. O! Coś tu na nas poluje, czy co? Ile ty ważysz, Olmeku? 200-300 kilo, że tak się wszystko pod tobą zapada. Właściwie nie pod tobą. Ale tak trzęsiesz tym labiryntem, że aż... A no i co? Tu nie przejdziemy, bo... Te ogniki... nam zasłaniają drogę. Nie, no po co wracam w miejsce, z którego przyszedłem? Jestem niepoważny. Cóż więc począć? Trzeba zejść na dół. Jeśli zejść, to tylko na dół. Albo z tego świata nie będziemy, Olmeku, schodzić. Przejdźmy w tę stronę. Nic się nie zawali pod nami, brawo. Tu mamy jakieś przyciski, pobawmy się w naciskanie. Przełączniki. Ponaciskajmy sobie. Jeden, drugi, trzeci. Fajnie się świecą. No ale nic się nie stało, odciśnijmy drugi. I co? I tutaj nam się zmienił wygląd tego czegoś. Więc też wciśnijmy to i mamy mości. Brawo, więc co teraz? Co teraz? Teraz trzeba iść znów w prawo. Do tego pana, ale jak do niego dojść? Tego jeszcze nie wiemy. Tu jest bardzo trudna sekwencja. Teraz trzy się palą. Pierwszy i trzeci, sam drugi. Trzy. No nie tak. Nie tak, nie tak, nie tak. No nic. No. Coś nam się nie udało, nie powiodło. Po raz kolejny coś nam się nie udało. Znów coś na nas prawie spadło. Czucie ciągłego zagrożenia. O, a teraz to ominęliśmy, sprytnie. Okrężną drogą, ale udało się nam to ominąć, a później cofnąć się niepotrzebnie. Nie wpadnijmy, teraz sobie to dokładnie rozplanujmy. Dwa. Jeden. I trzy. Oj, poruszanie się tutaj nie jest łatwe. Dwa. Udało się! No i teraz już stoi przed nami otworem ta... Brama stała. Oj. Złośliwość losu. Teraz to. Dwa. Uda się. Udało się nam. Bardzo ładnie, już jesteśmy blisko, coraz bliżej. Aha. Zaraz osiągniemy połowę sukcesu. To mi oczywiście
Zajęło dużo czasu, kiedy grałem za pierwszym razem, przejście tego labiryntu, bo jest on najeżony pułapkami. Trudno się połapać czasem. No, kolego, wchodź. Po schodkach. Surely. Nie! O, tędy bliżej. Surely. I co? I proszę, te posągi zmieniły położenie. Tak, przejście tego labiryntu wcale nie jest tak łatwe, jak się wydaje. Tu mamy kolejną pułapkę, w którą prawie byśmy wpadli, ale nie wpadliśmy, więc chroźmy przez siebie. Zdążysz! Oj! No nie no. Musiało się znowu tuż przed tobą. No cóż, nie mam słów na to wszystko. Oj, nie wchodź jeszcze po tych schodach, bo tu... Albo wchodź. Ale tu jest jakaś brama. This lever locks the gate in place. No właśnie, tu są wrota zamknięte. Trzeba je jakoś otworzyć. Ale jak? A no właśnie, dlatego mówiłem, żeby nie wchodził po schodach. Bo tym czymś się otwiera wrota. A teraz już jak spłatka nam pójdzie. Pociągnij tę wajchę, Olmeku. This lever locks the gate in place. Niech trzyma i wchodzimy do paszczy lwa. Albo Quetzalcoatla, raczej on nie z lwem. The death mask of Quetzalcoatl. A teraz przed nami wielki pojedynek. Olmek kontra Quetzalcoatl. Kto zwycięży? Trzymam kciuki za Olmeka. Nie po to nim kierowaliśmy, by teraz polec. Jesteśmy odporni na czary, pamiętajmy. I co obaj panowie tu wpadli? O, to zmienił się w Maxa Olmek. Oh, my poor baby. Bardzo teraz ciekawa animacja. I'm so glad you've come home. Nie, już się nie odzywam podczas. Nie. Well, of course, silly. You did want to come home, didn't you? Yes, I wanted to. Well, then that's that. Hush now, Max. When you fell down the chimney, you bumped your head, and now you're a little confused. That's all. My head hurts. I remember hitting it. That's right, dear. You hit your head on the chimney. Now don't give it another thought. I'll take care of you. Chimney? No, I hit it on... in... my... car? No, of course not, dear. You just bumped... Yes, my car. I was driving and... the brakes! But Max, we've been waiting for you for so long. Don't leave now. We? Who? Why, me and little Sarah, of course. Well, who else would it be, silly? But that's impossible. Sarah is dead. Sarah! Max is home. Max! You're home. I missed you. You're alive! My God, Sarah! You're... No! You're dead! Your tenacity is quite remarkable, you know. Your doctor tells me that you should have died in the car wreck. I wish things could have worked out differently, Max, but they didn't. You leave me little choice, old friend. Did you honestly expect me to sit by while you went public with your cure? No.
I've worked much, much too hard to allow that. I guess this is goodbye, Max. I'm truly sorry it had to end like this. Farewell. Quetzalcoatl murdering an entire village. Proszę, jak Morgan trying to kill me. Zmienia swoją postać. None of this is real. To już jest ostatni taki pełnoprawny rozdział. A później już będzie tylko zakończenie. Sarah's doll. An Aztec, a grim Sarah's doll. W tym epizodzie będziemy mogli wcielać się w, albo w Sarę, albo w Grimwalla, albo w a Grimwall come an Aztec statue. Olmeka. Kiedy oglądałem po raz pierwszy tę poprzednią animację, którą widzieliście, tak na marginesie teraz ciarki mnie znów przeszły po plecach, jak ją oglądałem, to myślałem, że to rzeczywiście będzie koniec, że Max rzeczywiście wpadł do przez komin i że tak się zakończyła gra, ale to mi, coś mi w tym nie pasowało. Jednak to by było takie zbyt proste zakończenie. I to wszystko by nie miało jakiegoś większego sensu. Ale później widzieliśmy na końcu scenę w szpitalu, więc prawdopodobnie Max jest w szpitalu, a doktor Morgan coś tam podmieniał. Nie wiem, czy coś wstrzykiwał do kroplówki, czy coś. W każdym razie to nie jest prawda jednak, że Max wpadł przez komin. Zresztą nie wiadomo, jeszcze przekonamy się o tym na samym końcu. Zapraszam już do ostatniego rozdziału i do obejrzenia później zakończenia. Tymczasem do usłyszenia w kolejnych dwóch ostatnich, albo może trzech odcinkach. Cześć!